sytuacja na rzece Bug na koniec stycznia była szczególnie, że tak powiem, korzystna, jeżeli chodzi o tą porę roku. W latach poprzednich, w tym okresie, rzeka bardzo często wychodziła z koryta rzeki, tworzyły się zatory lodowe. Natomiast w tym roku aura, która zimowa, która występowała, czy stosunkowo łagodna, niskie, małe opady śniegu, spowodowały, że rzeka płynie spokojnie korytem, nie wystąpiły przypadki podtopienia pobliskich miejscowości położonych nad rzeką, a także nie wystąpiły przypadki występowania rzeki z korytem. Wiosenne, no w zasadzie styczniowo-lutowe roztopy, które i odlicz, która przyszła, spowodowała, że lód na rzece Bug zaczyna powoli ruszać i tak jak powiedziałem, rusza powoli, nie powoduje jakichś gwałtownych zatorów, nie powoduje wylewania rzeki.